Cześć! W komentarzach zadajecie wiele pytań. Dzisiaj poznacie na nie odpowiedzi. Temat rzeka. Jak wiecie, jesienią zwalczanie mszyc to jest bardzo poważny problem nie tylko w zbożach ozimych, także w rzepaku ozimym. I przede wszystkim wybierając najlepszy preparat musimy pomyśleć o mechanizmach działania. Na temat mechanizmów porozmawiamy za 2-3 odcinki z naszym gościem z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, ale wybierając preparat pamiętajcie o tym, że te mszyce są bardzo mocno przyczepione do roślin, piją soki komórkowe roślin, a więc najlepszym działaniem będzie charakteryzował się preparat o działaniu systemicznym. Neonikotynoidy to jest grupa substancji, która najlepiej systemicznie działa. Ta mszyca może wtedy pobrać sobie substancję z liścia i efekt działania będzie jak najlepszy. Oczywiście możecie także zastosować perytroidy. Pamiętajcie, aby jednak zaaplikować je w temperaturze od 12 do 20 stopni, wtedy będą najbardziej skuteczne i będą działać kontaktowo. Przede wszystkim liczy się temperatura w czasie zabiegu i najbliższe godziny po. Nie bierzemy średniodobowej, tylko tak naprawdę najbliższy okres od wykonania zabiegu i temperatura, która będzie w tym momencie panowała. A więc wybierajcie te dni, kiedy będzie w miarę ciepło, kiedy rtęć na termometrach przekroczy te 10 stopni Celsjusza. Na pytanie, jaki triazol będzie najlepszy, nie ma jednej idealnej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego, jakie choroby chcecie zwalczać. Inny będzie w kontekście pasiastości liści jęczmienia, inny w kontekście septoriozy, jeszcze inny, jeżeli będziemy chcieli zwalczyć mączniaka prawdziwego. Wybierajcie substancje pod patogen, który chcecie zwalczać. Powiem Wam, że to pytanie dosyć długo mnie nurtowało i musiałem sam sprawdzić, ile to jest. Trochę to trwało. Z 1 kg ziemniaków możemy wyprodukować 300 g chipsów. Mało, prawda? Teraz już wiecie, za co płacimy. Kurde, gramów, nie gram. Pamiętajcie. To jest bardzo dobre pytanie. Progi szkodliwości to bardzo ważna informacja dla Was, kiedy wykonywać zabieg ochrony roślin. Dlatego specjalnie dla Polskiego Niedźwiadka i dla Was, za chwilę zobaczycie je na ekranie. Pamiętacie z naszych odcinków, gdzie mówiliśmy, że tak naprawdę możemy zwalczać tylko i wyłącznie owady dorosłe śmietki kapuścianej, czyli muchy. Jeżeli chcecie zwalczać larwy, które żerują na korzeniu w glebie, to jest to temat praktycznie niemożliwy, ponieważ jak sami pamiętacie, larwy żerują około 10-15 cm w profilu glebowym. Trzeba było zastosować bardzo duże środki systemiczne, które by przeniknęły z liści do systemu korzeniowego. Czy jest szansa, że te środki zadziałają? Jest, ale czy zadziałają skutecznie? Raczej nie. Mogą ograniczyć tą żarującą larwę, ale na pewno jej nie zwalczyć. Więc jeżeli chcecie sobie z tym problemem poradzić, zwalczajcie owady dorosłe, zwalczajcie muchy, a róbcie to chociażby przez prowadzenie monitoringu, tak? Oczywiście wykonujcie zabieg wtedy, kiedy przy pomocy żółtych naczyń stwierdzicie, że te muchy już nalatują na Wasze plantacje. Inny sposób jest mało skuteczny. Oczywiście pamiętać o tym, że bor jest bardzo mocnym buforem, po którym odczyn wody zawsze będzie wzrastał. Nawet jeżeli zbijemy substancją, która ma na celu obniżenie odczynu wody, pH wody, to zawsze po dodaniu boru ten odczyn wróci do poziomu około 7 do 8 w skali pH. A więc w przypadku mieszalności twardość to jest numer 1 jako czynnik, który ma znaczenie dla skuteczności i mieszalności tych środków z nawozami. Odczyn ma również bardzo ważne znaczenie, ale jeżeli stosujecie bor, to on zawsze wróci do tego poziomu pierwotnego. JockerFarm czy Słomek? Powiem Wam, że trochę nas dziwi ta fala hejtu, którą widać w internecie. My się od niej odcinamy. Zarówno JockerFarm, jak i Słomek mają bardzo fajne kanały na YouTubie, które również oglądamy i chcemy pokazywać pracę polskich rolników, polskich youtuberów właśnie z naszej branży, z rolnictwa, po to, żeby sprawdzić, jak oni gospodarują, jak prowadzą swoje gospodarstwa i co ciekawego mają do powiedzenia, bo każdy z nich ma. Więc czy to będzie dalej Kula, Słomek, rolnik nieprofesjonalny czy inni youtuberzy, jeżeli będziemy zaproszeni, tak jak przez JockerFarma, na pewno przyjedziemy, pokażemy i z nimi porozmawiamy. Zimne dziady, listopady, pewnie zastanawiacie się, co będziemy Wam pokazywać zimą, a zima już niedługo. Akademia Rolnictwa, cykl wykładów z naukowcami na tematy, które są bardzo istotne w czasie wegetacji, ale na które nie ma czasu właśnie w tym okresie. Poza tym chcemy Wam pokazywać, jak produkuje się, jak się wytwarza wiele potrzebnych nam w życiu codziennym rzeczy. Widzieliście, jak produkuje chipsy. Mamy na ten najbliższy okres dla Was w planie również pokazanie, jak się wytwarza wiele innych produktów. Nie wiem, może piwo, może cukier, może jeszcze coś innego. Oglądajcie nas, to się dowiecie. No i chcemy też Wam pokazać tych wszystkich youtuberów polskich. O ile dojdziemy gdzieś tą drogą w tym strasznym lesie. Do zobaczenia.